Niosłości natury, dziadownice nasze siostry. Darwin jako pisarz. Polska fika gości Justynę Schollenberger. Dzień dobry Państwu. W moim studiu, teraz gościnnie, właściwie w studiu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, pani doktor Justyna Schollenberger, która jest kulturoznawczynią, filozofką. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jednocześnie, i to jest główna przyczyna, dla której e, zaprosiłem ją tutaj, mianowicie ostatnio uzyskała nagrodę e, Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk imienia Anny Zajdler-Janiszewskiej za rok 2021. Gratuluję. No, dziękuję bardzo. E, I pomyślałem sobie, że jej książka, która ma ponad 500 stron, e, chyba tak z grubsza licząc, chociaż w wydruku 460, no, jest niezwykle ciekawą i ważną pozycją, żeby ją zaprezentować. Ale e, chciałbym głównie zapytać najpierw o, o inną rzecz. <laughs> I teraz e, w związku z tym, że pani pisze o Dżdżownicach, też e, oczywiście to nie jest główny temat pani książki, ale e, chciałbym zapytać, ponieważ e, po pierwsze, czy jest pani świętą Franciszką? Święty Franciszek mówił o braciach młodszych, odnosząc to do zwierząt. Czy jest Pani Świętą Franciszką, czy też może Albertem Szwajcerem, który jest protestantem i który świętym być nie może, ale który mówił o czci dla życia i wywodził te, to pojęcie, kiedy spotkał hipopotama na, na swojej drodze. No Hipopotam to nie jest może aż tak dziwne stworzenie jak dżdżownica. Mm. <laughs> Natomiast czy, jak to jest być dżdżownicą w takim razie? Mm -hmm. Jeszcze na dodatek siostrą dżdżownicą. Mm -hmm. Czy może pani wyjaśnić, o co mm -hmm. chodzi z, tym, z tymi mm -hmm. dżdżownicami? Mm -hmm. Jasne. Ja dżdżownicami się zajmuję, bo nimi się zajmował Karol Darwin, o którym napisałam książkę. Przede wszystkim o jego opisach zwierząt i tego, jak rozumieć relacje człowieka ze zwierzęciem, nie tylko w ramach jego głównej ewolucjonistycznej tezy ale w ramach też takich bardzo bliskich relacji, które nawiązywał podczas swojego badania ze zwierzętami. I on dżdżownicom poświęcał po pierwsze swoje wieloletnie badania w Anglii, ponieważ bardzo go zainteresowało to, że różne drobinki z ziemi znikają. I mu jego wujek Joss podpowiedział, że być może to jest spowodowane działalnością dżdżownic. I Darwin się zaangażował w bardzo takie bliskie i bardzo też, Emocjonalne, no nie tylko takie obiektywne i naukowe badanie dżdżownic, im poświęca swoje ostatnie dzieło, którego tytuł można tłumaczyć, jak jest tłumaczony, jako tworzenie się Ziemi próchniczej dzięki działalności dżdżownic. I ten tytuł może nie, 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 nie brzmi <laughs> wyjątkowo ekscytująco. <laughs> Pruchnica <laughs> nam się tak, niedobrze kojarzy. Nie dobrze kojarzy I dżdżownice <laughs> nam się też mogą kojarzyć, na przykład możemy chcieć je określać jako robaki, i Oprócz nie to. widzieć w hmm. nich y, no kogoś istotnego raczej coś obrzydliwego coś co się tam pod ziemią kręci i być może zainteresowani nimi byliby ogrodnicy wyłącznie a nie my po prostu no ale na przykład w przedszkolu mówi się dzieciom że tak. dżdżownice są dobre nie? no więc właśnie i pożyteczne i robią dużo dobrego no i właśnie Darwin pokazuje jak wiele dobrego i pożytecznego robią dżdżownice to znaczy to dzieło jest zaskakujące i właśnie bym odeszła od tego Kontekstu świętości życia, ponieważ właśnie Darwin nam pokazuje, że nie trzeba traktować życia zwierzęcego jako świętego, jako godnego czci, żeby, żeby traktować je z szacunkiem i żeby dostrzegać jego wartość, bo on właśnie pokazuje, że bez dżdżownic nie byłoby nas, po prostu, i że tak naprawdę ziemia i świat by się bez człowieka obył, bez dżdżownic już nie. W taki bardzo elegancki sposób burzy te hierarchię, to znaczy, pokazuje, że koniec końców, dżdżownica jest naszą najwierniejszą i najbardziej pożyteczną towarzyszką. I co więcej, nie traktuje tych dżdżownic wyłącznie jako jakiejś siły natury, jako wyłącznie jakiegoś, prawda, właśnie pożytecznego stworzenia, które pożera i wydala glebę, którą możemy potem uprawiać, ale przygląda się samym dżdżownicom jako takim, to znaczy. Zaczyna badać ich zdolności zmysłowe, ale też intelektualne, co jest bardzo ciekawe i zajmujące, i poddaje je wielu eksperymentom. Na szczęście zazwyczaj to były bezkrwawe eksperymenty, to znaczy takie, które się nie wiązały ze znacznym dręczeniem dżdżownic, a raczej z poddawaniem ich różnego rodzaju próbom, które miały udowodnić to, czy na przykład posługują się zmysłem wzroku, czy słuchu, czy węchu, czy smaku. No, i Darwin pokazuje, że w być może dość niskim stopniu, ale wszystkie zmysły Żdziownica ma rozwinięte. Co więcej, posiada zdolności intelektualne, i w żaden sposób nie powinniśmy Żdziownic lekceważyć. Nie tylko właśnie jako, jako stworzeń użytecznych, ale też jako stworzeń, które no tworzą własny sensowny świat. No tak, ale to, to oczywiście jest bardzo ciekawe, ale to jest bardziej przedmiot dla y, zoologów, aniżeli kulturoznawców czy filozofów. Mm -hmm. y, w związku z tym zapytam wprost, czy on pisze o nich jako o siostrach, o towarzyszkach? Mm -hmm. Jak on o nich pisze? Nie, raczej nie używa tych sformułowań, że czytownice że są naszymi siostrami. Raczej pewnie można by wnioskować, że są naszymi towarzyszkami, takimi mm -hmm. wyjątkowo wiernymi. I ich wynalazki poprzedzały wynalazki ludzkie, co jest bardzo ciekawe. To znaczy, Darwin mówi, że jednym z tak najważniejszych osiągnięć człowieka jest wynalezienie pługa, a już wcześniej dżdżownice od zarania właśnie orały ziemię. Znaczy, orały hmm. własnym ciałem, no ale już to robiły. Że dżdżownice i ich działalność, i to, że właśnie tak y, cały czas y, ziemię, ziemię pożerają i, i wydalają, dżdżownice dzięki temu przechowały nasze antyczne dziedzictwo. To znaczy, hmm. i. i b, b, ta ziemia przykrywała mozaiki, które odkrywamy i na których budujemy naszą tożsamość kulturową. I że właśnie dżdżownica, koniec końców, jest takim, no, takim bardzo eleganckim wskazaniem na to, że człowiek. Z jednej strony jest no, wyjątkowo rozwiniętym stworzeniem, najwyżej ze wszystkich zwierząt, no, ale z drugiej strony nie jest na świecie sam. I nie jest też dla świata najważniejszy, jeśli przyjmiemy taką perspektywę. Znaczy, że właśnie dżdżownica się o wiele bardziej światu przydaje. I że, no, 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 no i właśnie. A jednocześnie też, y człowiek, wyna wynajdując pług, w jakimś sensie te y dżdżownice niszczył. prawda? Mm -hmm. Tak, znaczy, tam tak daleko ta argumentacja nie idzie. Znaczy, że że człowiek jest zły. Raczej, raczej wskazuje na to, że nie powinniśmy być aż tak z siebie zadowoleni. Ale też wracając do tego pytania, właśnie, co kulturoznawcza No właśnie, co kulturoznawczy jest filozofka. To znaczy To jest Fascynujące, że to dzieło y, no, zostaje wydane jako ostatnie dzieło Darwina, ale odnosi ogromny sukces i też angażuje całą rzeszę, y, całą rzeszę odbiorców, którzy Darwina między innymi zasypywali listami Naprawdę? dotyczącymi sukces? własnych obserwacji. Tak, sukces wydawniczy. Sukces wydawniczy. Hmm. I to jest właśnie bardzo ciekawe. To znaczy, że. Y, no to się sprzedają. Bardzo się sprzedają, no bo też są wszędzie i łatwo je obserwować. Darwin zaczyna od tego, że miał drzydzownice postawione w słoju na biurku i właśnie zaczął je obserwować. No i właśnie łatwo jest wszędzie obserwować. Wystarczy, można zrobić różne ciekawe eksperymenty, to znaczy na przykład wyjść nocą miał na koszmarów, pole i zobaczyć. Jak trzymał tę Nie, on był wyjątkowo otwarty na wszystkie, wszystkie, no takie, wszystkie dziwności w naturze, to znaczy wszystkie rzeczy, które może w takim potocznym, odruchowym odruchowym skojarzeniu określalibyśmy jako właśnie obrzydliwe, czy jakieś paskudne, czy właśnie, no właśnie brudne. To słowo robactwo. Robactwo. Bo to, tak. to jest takie... Nie, tu, tutaj ono w ogóle nie ma zastosowania. Mm -hmm. To znaczy, on tak powolutku pokazuje, jak właśnie te robaki, jakimi fascynującymi są stworzeniami. I to jest niezwykle ciekawe. To znaczy, że on, że on właśnie, y, no... An, znaczy tak, to można powiedzieć, że antropomorfizuje dżdżownicę. To znaczy, antropomorfizuje, to też właśnie jest pytanie... Y, czy chcemy sobie, bać. jak Wyobrażamy, to jest być dżdżownicą. Tak. Albo, albo raczej pokazuje, że dżdżownice są porównywalne do nas. To znaczy, że mają też swój sensowny świat. Że na przykład mają swoje preferencje kulinarne, że lubią liście chrzanu, innych nie będą lubić. Że no właśnie, że, że nie możemy zakładać, że. Y nawet tak niskie stworzenia żyją w jakimś takim bezsensownym świecie, opartym wyłącznie na tam napełnieniu się i przetrwaniu i, yy, i potem yy, zniknięciu, tak, śmierci. To znaczy, że, 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 że życie nie zamyka się w tych ramach. Mimo że oczywiście, jeżeli na to spojrzymy z takiej szerszej perspektywy, to oczywiście tak jest. Ale właśnie kiedy się zaczynamy przyglądać im bliżej, to widzimy w nich takie radzące sobie w życiu istoty. Bardzo ciekawe. A jednocześnie jakby pani jako filozofka zajmuje się także Darwinem. Niekoniecznie jako ewolucjonistą czy kogoś, kto zainicjował. Chociaż ta dyskusja, przypuszczam, na temat tych, tego ostatniego dzieła szła też w stronę krytyki Darwina i tak. jakby takiej teologicznej też krytyki. Tak. Prawda? Natomiast właśnie pani pisze o nostalgii i wzniosłości i o imperialnym punkcie widzenia. Na czym by polegała ta imperialna perspektywa Mm. o której pani pisze, bo to mm -hmm. jest niezwykle też inspirujące, bo mm -hmm. pani podeszła do Darwina nie jako jakby tego teoretyka ewolucji, co interesuje oczywiście wszystkich przyrodoznawców. Natomiast pani podchodzi do tego jakby od strony takiej no, kulturowo-literackiej, prawda? Mm -hmm. Tak, znaczy to, to imperialne spojrzenie przede wszystkim widać w jego pierwszym dziele, czyli z kolei pierwszym, czyli podróże na okręcie Beagle, gdzie Darwin, prawda, jako młody przyro przyrodnik, jeszcze wtedy niewielki naukowiec, tylko właśnie osoba, która wkracza na, na, na ścieżkę naukową i wkracza i właśnie, za zaczyna tą ścieżkę naukową taką poważną przyrodniczą podczas podróży co jest w ogóle też swoją drogą, bardzo, bardzo ciekawym gestem. To znaczy, że to nie jest podróż naukowca, który zaczyna się w fotelu przed biurkiem, tylko właśnie wy, wyrusza w świat. Yy, no i tam mamy do czynienia i ta książka jest, po pierwsze zachęcam do czytania podróży na okręcie Beagle, bo to jest to książka, w której przy, są obecne wątki naukowe, bo też Darwin ją pisze świadomie po powrocie, no ale jest to książka, która wpisuje się w literaturę podróżniczą i w taki wzorzec literatury podróżniczej brytyjskiej z takim właśnie nieco Zagubionym głównym bohaterem, który chętnie na siebie patrzy ironicznie i który spotyka się z dziwami świata. Czyli w jakimś sensie jest to. Świat. Przepraszam, że tak. wejdę słowo, ale w jakimś sensie jest to też, no, przed Malinowskim, który jednocześnie naukowe książki publikował, a jednocześnie pisał gdzieś dla siebie dziennik i nie chciał opublikować, tak. ale tutaj nie było tej rezerwy, rozumiem? To jest nie. coś w rodzaju dziennika podróży. Tak, tak, tak. To znaczy, to Darwin prowadził dziennik podróży, potem to, to dzieło literackie jest, jest w dużej mierze oparte na tym dzienniku podróży, no mhm. i się od Malinowskiego jednak różni między innymi tym, jak Darwin podchodzi do tych tak zwanych tubylców czy krajowców. A no właśnie. No właśnie. Znaczy, że jest od, odległy jednak od tego bardzo świadomego antropologicznego spo, spojrzenia Malinowskiego. No bo właśnie Darwin tam zapisuje i tu można mówić o takim spojrzeniu imperialnym, to znaczy o spojrzeniu, które widzi świat poza Europą czy tutaj poza Imperium Brytyjskim, jako takie czyste płótno, na które narzuca się pewne wyobrażenia dotyczące czy natury, czy cywilizacji, tego jak na przykład obyczaje powinny wyglądać, czy też jak można je uporządkować, tak jakby przybywało się rzeczywiście na tereny tak zwane dziewicze znaczy nietknięte stopą ludzką, stopą ludzką, czyli stopą białego cywilizowanego podróżnika i udarwina ten ton, który no nie dziwi. Znaczy nie, nie dziwne jest, że ten ton jest obecny, jest rzeczywiście obecny. No i Darwin właśnie w ten sposób ogląda rozmaite ludzkie światy, które napotyka. Znaczy właśnie przygląda się, przygląda się i ocenia według skali ucywilizowania, czyli bliskości do wzorca brytyjskiego, co jest bardzo widoczne. I co jest ciekawe, i ten moment taki, który mi się wydaje, że jest jednym z momentów kluczowych w tej narracji podróży na okręcie Bigel jest jego wizyta na Ziemi Ognistej, gdzie spotyka się właśnie z mieszkańcami Ziemi Ognistej, których klasyfikuje jako no, najbardziej dzikich dzikusów, to znaczy ludzi, którzy nie wpisują się w żaden dostępny wzorzec ludzkiego postępowania. Którzy wydają się nawet bezsilni, oczywiście Darwinowi się wydają bezsilni, wobec potęgi natury. To znaczy nie robią niczego, co człowiek powinien robić, a człowiek powinien czynić sobie ziemię poddaną. A owi dzikusi ziemi ognistej y, są niezabezpieczani, sami się nie zabezpieczają przed bardzo ciężkimi warunkami atmosferycznymi, nie mają ustalonej hierarchii władzy, żywią się pożywieniem, które, jak Darwin notuje. Nie mieli arystokracji. Nie mieli arystokracji, króla Królowej, nie mieli jak słowo daję. Ani, ani, no, no więc. Więc właśnie, znaczy tak, nie mieli klasy wyższej, nie, nie mieli dobrych manier, nie mieli nic, nie mieli nic. I klubów nie mieli? Nic, nic nie. ani, ani, no, a nie, psy mieli. Psy mieli. A no właśnie, o psach do, też pani do, pisze. Do, tak, ma bo, pani psa? Mam psa. Jednego? Mam psa, jednego. Ile ma lat? E, pięć. 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 Tak, i psy są w ogóle bardzo ważne też u Darwina, bo on bardzo kochał psy. A to ciekawe. Ja Puszą, też lubię psy tak. i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek. Oczywiście wcale ko kochanie psów wcale nie czyni lepszymi ludźmi. Nie? No, jest... no tak, to pewnie też zależy jak się te psy kocha i jak się tą miłość definiuje, bo to ona ma różne oblicza i czasem niezbyt korzystne dla samych. Tresuje psów. pani swojego psa? Nie, raczej staram się z nim po prostu jakoś spotkać w pół drogi i porozumieć. I iść na kompromisy. Czy, czyli jednak czasami rządzi panią? E, no nie mówiłabym, że rządzi, po prostu sobie jakoś życie układamy. No jakoś właśnie we dwójkę, tak nie, ra, Wolę nie myśleć o tym jako o tresurze, tylko raczej właśnie o... Przestrzeganiu pewnych reguł, które nam pozwalają być bezpiecznymi w rozmaitych sytuacjach. Jasne, dzięki wielkie. Jeszcze chciałem zapytać o ten imperialny punkt widzenia, tak. bo to jest bardzo ciekawe, bo porównywaliśmy już z Bronisławem Malinowskim w pewnym sensie. Ten Malinowski robił sobie zdjęcia. E, razem z tymi dzikusami, przepraszam mm -hmm. za wyrażenie, mm -hmm. prawda? Pani też użyła mm -hmm. tego. E, e, robił sobie zdjęcia, jak siedzi razem z nimi. Przy czym e, tam było też widać imperialny z, mm -hmm. imperialną relację. On te zdjęcia nawet publikował mm -hmm. potem w naukowych e, 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 dziełach, po to, żeby pokazać, tam byłem z nimi. Byłem razem z nimi, mm -hmm. jakby mam im, mm -hmm. ich punkt widzenia w sobie itd., tak itd., tak ale jednocześnie on był jednak w białych y, ciuchach, mm -hmm. y, w butach mm -hmm. i, i jakby w, no, o, mm -hmm. odznaczał się nie, jako mm -hmm. ten białas, za przeproszeniem, na, mm -hmm. na tle tych tubylców. Mm -hmm. No tak, znaczy, prawda, bo to określenie Dzikus jest oczywiście określeniem po prostu Darwina, i tak. e, e, trzeba go użyć, żeby oddać to, e, właśnie, jak on, jak on widzi tych ludzi, i jak ich rozumie, i jak ich klasyfikuje, bo ich właśnie klasyfikuje jako ludzi, ludzi nie ludzi. I oczywiście, znaczy, tak, Umalinowskiego. Właśnie Darwina bym tutaj w tym sensie nie porównywała do Malinowskiego, bo Darwin jest wyjątkowo, byśmy powiedzieli, naiwny w tym podejściu do y, osób wywodzących się z innej niż europejskiej kultury. Y, znaczy nie ma, w nim, nie ma w nim wiele chęci ich zrozumienia. Oczywiście, chociaż, no, ponieważ Darwin jest, jest autorem fascynującym i jest wielowymiarowym, on też często notuje, że to, co... Dla niego może się wydawać pozbawione sensu, czy głupie, może wcale takie nie być dla, dla, dla tych krajowców, dla tubylców. Znaczy, że oni jakoś jednak też sobie życie ułożyli. No, u Darwina jest ten taki imperializm, się odzywa taki, no taki wprost, znaczy nie, nie trzeba wiele, żeby go odnaleźć. Po prostu. Pokazuje, znaczy, ma to, że, że notuje, jak można by to życie ulepszyć. Bez uprzedzeń, tak. ale taki typowy Anglik. Typowy, bardzo typowy. Jeszcze z tymi mieszkańcami Ziemi na no, ten imperializm się y, y, no, jakoś w pełni objawia w pewnym wydarzeniu, to znaczy, w, w wydarzeniu, czy no tak, może, można mówić o wydarzeniu, to znaczy, na Biglu podczas drugiej wyprawy podróżowało trzech, Porwanych wcześniej, podczas wcześniejszej wyprawy, właśnie mieszkańców Ziemi Ognistej, którzy zostali, to są różne wersje, znaczy, czy dobrowolnie się zgłosili na wycieczkę do, do Anglii, pewnie można przyjąć spokojnie, że nie, zostali zabrani na Wyspy Brytyjskie, żeby właśnie nabrali ogłady i byli. Jakimiś w rodzaju ambasadorów brytyjskości na Ziemi Ognistej, żeby mhm. przygotować Ziemię Ognistą na kolejne wyprawy i wycieczki Brytyjczyków. Oczywiście ten eksperyment się nie powiódł, to znaczy, no w ogóle, znaczy trudno o tym. Cała sytuacja jest dość groteskowa i trudno się nie uśmiechać, kiedy się o tym mówi, no bo mówimy o takim geście, który właśnie wydaje nam się absurdalny. To znaczy, jego taka przemoc i taki, taka bezmyślność wydaje się oczywista, no ale z drugiej strony, no oczywiście trzeba pamiętać o tym, że korzystamy z zupełnie, znaczy z, korzystamy z zupełnie innej wrażliwości. Czy antropologicznej, czy kulturowej. No i właśnie ten gest, żeby kogoś zawieść, yy, zawieść na Wyspy Brytyjskie po to, żeby go ulepszyć. To znaczy tutaj jest to założenie, że kiedy się kogoś nauczy języka brytyjskiego właśnie dobrych manier, no to sprawi się, że jego życie będzie lepsze. No i oczywiście to, to nic, się, nic się nie udaje. Ci nieszczęśni y, krajowcy, y, krajowcy, czy mieszkańcy Ziemi Ognistej, to zawsze mówimy o, o, o nich w sposób już ich uprzedmiotawiający, wracają i oczywiście wracają do stanu Wcześniejszego, to znaczy do stanu, do stanu swojej własnej, rodzimej kultury. I tutaj się nic, nic, nie, nic nie zmienia. No ale właśnie to jest taki wybitnie, bym powiedziała, imperialny gest. Znaczy, Darwin tylko temu towarzyszył. Darwin tylko towarzyszył tej wyprawie i odstawieniu mieszkańców Ziemi, porwanych mieszkańców Ziemi Ognistej z powrotem do domu. I obserwacji tego. No tak. Tu jednocześnie pani pisała o wzniosłości u Darwina. Chciałbym zapytać też o to, bo sam stwierdziłem dawno, dawno temu, w 1994 roku, że Darwin używa takich określeń jak nieskończenie, jak nieokreśloność jest bardzo poetycki w tym sensie, mm -hmm. takim literackim, prawda? I to, jak pani y, widzi tę wzniosłość mm -hmm. u Darwina? Mm -hmm. Znaczy wzniosłość, ja też przede wszystkim y, y, opisywałam wzniosłość na podstawie podróży na okręcie Beagle, no bo on tam się spotyka z wspaniałymi krajobrazami. I to, co, mm -hmm. w nie, co właśnie jest dla niego wzniosłe, to znaczy przede wszystkim Budzi w nim uczucie tego zdumienia i trwogi, tego, że właśnie stykamy się z czymś, czego nie jesteśmy w stanie opisać. Co mhm. nas całkowicie przepełnia, to są właśnie wspaniałe krajobrazy. Przede wszystkim brazylijskie raz, lasy równikowe i patagońskie równiny. Mhm. Czy właśnie takie bezkresne, niezmierzone, całkowicie nowe obszary przyrodnicze, które są nieporównywalne z niczym, co znał i które dla niego zostają obrazem właśnie nieskończonej potęgi natury, znaczy potęgi, która też mieści się w jakimś takim nieskończonym bogactwie i różnorodności i rzeczywiście tam to, tam to się kryje. No i można powiedzieć, że te yy, to, te wzniosłe krajobrazy, które są czymś konkretnym, to znaczy prawda, się wiążą z bardzo bardzo konkretnym miejscem yy, na ziemi, też stają się figurą wzniosłości samej natury, samej potęgi natury. No i to jest ciekawe, no bo z jednej strony Darwin przecież formułuje prawa natury, to znaczy <ścoughs> Doboru jest w stanie dobor, tak, do, do doboru naturalnego i, i jakby no, jest ten gest takiego empirycznego, obiektywnego, naukowego zbadania praw natury. To znaczy chwytamy naturę za nogi, mówimy jakimi prawami się rządzi, no ale z drugiej strony u niego jest ten ton. No, że jakby jest coś więcej. To znaczy, że ta natura jest jednak jakoś tam nieskończona i niezmierzona, mimo że jesteśmy ją w stanie objąć rozumem i ją z powodzeniem Czyli coś w obejmujemy. czci też pani tak. znajduje, mimo że pierwotnie tak. pani odeszła od Alberta Schweitzera mm -hmm. z czcią dla mm -hmm. życia. Mm -hmm. jednak... Tak, znaczy, można by to pewnie jakoś, jakoś tutaj łączyć. Tak? Mm -hmm. I też, no bo u Darwina się łączą takie wątki romantycznego podejścia do natury, tak. a właśnie takiego opartego na czuciu na antyracjonalnego i bardzo ściśle obiektywnego i naukowego, który właśnie mówi o tym, że świat jesteśmy w stanie poznawać naukowo i opisywać może niedoskonałymi narzędziami, ale takimi, jakie nam są dostępne. No ale z drugiej strony, u Darwina jest cel, w stale obecna, obecny ten ton zachwytu, czy zdziwienia, które właśnie nie prowadzi do obrzydzenia, ale zdziwienia do, do, do zdumienia. A no jednocześnie tak. filozof mm -hmm. modernizmu w Polsce, Stanisław Brzozowski, tak. Jakby odnosił się do tego w pewnym sensie też mieszając romantyzm i pozytywizm, prawda? Tak, znaczy, i Brzozowski mówi, że darwina będziemy czytać kiedyś jak, jak literaturę. Jak literaturę, no, właśnie. no więc właśnie. I da się to z powodzeniem robić. Ja, ja też to robię, ale nie robię tego jako pierwsza. Powtarzam, też w pewien sposób badania Darwina właśnie jako dzieła literackiego, też wpisującego się w pewne wzory literackie wiktoriańskie. Po prostu. Jako tak Darwin, który nie tyle opisuje, ale też prowadzi narrację. I ta narracja, która ma być zajmująca, trzeba pamiętać, że Darwin pisał z myślą o czytelnikach. To znaczy, on chciał, żeby jego dzieło było czytane. I to nie wyłącznie przez wąskie grono specjalistów, no ale właśnie, żeby było czytane przez możliwie szerokie grono czytelników i zwracał na to baczną uwagę. No, właśnie, to może jest dobry postulat. Czytajmy Darwina, tym bardziej, że zajmują się nim tacy na przykład jak dama, Lady Gillian Beer, tak, która jest tak z czołową Tak, wodaczka. która nobilitowana została za dokonania naukowe. Ostatnie pytanie, które mam, które we mnie buzuje, to jest sprawa. Hmm, Tyma Ingolda, mhm. który zajmował się między innymi percepcją natury i problemami w związku z tym, bo ja nie pytam pani o to, czy jest pani zwolenniczką dobrego życia zielonego, bo, bo zapewne. W stu procentach tak. To znaczy, jest pani przekonana co do tego, że ekokrytyka ma rację, że ludzkość w jakimś sensie znalazła się w, w kryzysie bardzo poważnym. Można byłoby panią określić jako posthumanistkę do pewnego no, stopnia tak. postantropocenistkę, nie wiem, jak to nazwać. No. Nie, antropocentrystkę. No tak, Antropocentest... no, z pewnymi zastrzeżeniami Z pewnymi pewnie. zastrzeżeniami, tak. okej. Okay. Ale tak czy owak właśnie Tim Ingold, który zajmował się między innymi taką, takimi psychologicznymi zagadnieniami związanymi z percepcją natury, występuje też, na, z tego co pamiętam, na, na mhm. wielu stronach pani mhm. książki. I jakby pani widziała tę, tę kwestię kultura, środowisko, mm -hmm. percepcja, mózg, mm -hmm. jak to ma związek? Mm -hmm. dla, dla człowieka z ulicy. Mm -hmm. Nie wiem, czy tak dalek daleko zajdę, żeby do mózgu dojść. No ale to, bo może tak, znaczy Ingold jest niezwykle ciekawym antropologiem. Znaczy, antropolog nam się kojarzy z kimś, kto jest skupiony na badaniu ludzi i ich obyczajów i kultur. A właśnie Ingold, jak nie jedyny, ale robi to w sposób bardzo ciekawy. Poszerza, y, poszerza tę perspektywę też o to, co jest nazywane w takim dyskursie, już który się przyjął specjalistycznym naukowym, o osoby pozaludzkie. To znaczy o, o, o wszystkie podmioty, można y, raczej powiedzieć, istoty, które nie są ludźmi, a które w wielu kulturach pozaeuropejskich mają na przykład status osoby. Mówi się o zwierzętach jako o osobach. Ingold mówi. Przestańmy traktować to jako jakąś wyszukaną metaforę albo sposób rozumienia który rozumienia świata, który należy przełożyć na nasze zachodnie terminy, tylko zacznijmy traktować na przykład zwierzęta jako osoby, to znaczy os osoby w tym sensie też, jako y, istoty, które świadomie i sensownie kształtują środowisko. Bo ta tradycyjna narracja nam mówi, że tylko człowiek jest w stanie zaprowadzać zmiany w środowisku. Cała reszta to jest po prostu środowisko, które tam podlega właśnie prawom, które formuje Darwin, prawom natury, prawom doboru naturalnego, a tylko my zaprowadzamy zmianę. Ingold mówi, że właśnie dobrze by było zostawić to myślenie i dobrze by było zostawić też to myślenie, które nam każe silnie oddzielać kulturę od natury. Właśnie mówi, że zastanówmy się nad jakimś wspólnym obszarem. Zamieszkiwania czy działania czy życia, bo on posługuje się właśnie takimi kategoriami. Właśnie tak, że, że, tutaj, że tutaj na przykład samo życie i, i bycie żywym staje się główną kategorią. Mhm. I teraz możemy na przykład rozpatrywać w związku z tym nie tylko problem relacji międzyludzkich, ale problem relacji człowieka z innymi istotami i bytami, które już tu nie traktujemy po prostu jako. Przedmioty naszego działania jako y, istoty, z którymi, y, które wykorzystujemy, albo które się nam na coś przydają, albo które zostawiamy w spokoju, ale takie, z którymi wchodzimy w rozmaite relacje, które także na nas wpływają. I teraz możemy się zastanowić, czy znaczy możemy na przykład się zastanowić, jak dostrzegać tą mnogość relacji. Znaczy właśnie jak to traktować. No i, no i właśnie Ingold stwarza taką bardzo szeroką perspektywę, i dlatego też jest przydatny. Znaczy, właśnie, jeśli ktoś by szukał narzędzi, które y, pozwalają mówić o zwierzętach, jako o istotach, które no, są, nie wiem, czy myślące, czy postrzegające, czy odczuwające, to Ingold się do tego też nadaje. Bo on właśnie pokazuje, że że jakby w tym sensie dużo człowiek się od, od zwierzęcia nie różni, bo wszyscy działamy w środowisku. Oczywiście człowiek jest, tak, jest istotą też, też dlatego, że sami jesteśmy ludźmi i o sobie mówimy. No to przyznajemy sobie więcej skomplikowania i, 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 i rozmaitych mocy działania, na przykład. No ale właśnie tak to jest taka propozycja myślenia, które jest pozbawione y, pewnych takich bardzo tradycyjnych granic. Na przykład człowiek zwierzę mhm. Zaprzeczyła pani temu, że jest pani świętą Franciszką i interesuje się właśnie tymi bytami poza, poza ludzkimi, ale jednocześnie, no, ja, jakby no, za Ingoldem, po, jakby. Po, powtarza pani ten wątek empatii mm -hmm. w, poza ludzkiej mm -hmm. no ale właśnie i tutaj y, w przypadku Alberta Schweitzera to jest mm -hmm. bardzo ciekawe że on y, jako lekarz który walczył z epidemiami między innymi on wiedział że on owszem ma cześć dla życia w postaci hipopotama ale jednocześnie na przykład był do pewnego stopnia wegetarianinem do pewnego stopnia ale kiedy trzeba było zastosować antybiotyki, to, to je stosował, mm -hmm. czyli zabijał bakterie. Mm -hmm. A co na przykład z takimi wirusami, które nie są mm -hmm. nawet życiem, prawda? Mm -hmm. Tylko jakąś taką informacją. Co, co by pani mm -hmm. powiedziała? Znaczy, to mogę tylko tak powiedzieć z głowy. No bo tutaj właśnie możemy różne, znaczy są różne odpowiedzi. Znaczy na przykład możemy powiedzieć, że interesy bakterii czy wirusów nas tak bardzo nie obchodzą, bo nie uznajemy ich za istoty czujące. Bo właśnie rezerwujemy naszą empatię, czyli zdolność do współodczuwania z tymi, którzy, o których wiemy, że coś czują. No ale oczywiście możemy zadać pytanie, skąd wiemy, że czują albo nie czują. No bo właśnie, czy nam nauka ma o tym powiedzieć? Czy nasze własne wczucie, czy nasze emocje mają nam o tym powiedzieć? Czy pani, jakieś przekonania kulturowe? Naukę. Z dużą... Tak, ale z dużą ostrożnością. To znaczy rzeczywiście, no ja pisałam o Darwinie, ale też to podejście Darwina jest dla mnie bardzo inspirujące, no bo właśnie on się opiera z jednej strony oczywiście na nauce i to jest dla niego to jest, to tak, nie można go traktować jako takiego anegdociarza, czy takiego chłopka-rostrowka, który sobie po prostu wychodzi w świat i, i go bada. No, tak, znaczy to jest rzeczywiście naukowiec pełną gębą, no ale z drugiej strony bardzo wiele wagi przyznaje takim codziennym realnym relacjom ze zwierzętami. Dlatego na przykład u niego psy są ważne, no bo właśnie z psami mógł nawiązać bardzo bliskie relacje i mógł dzięki nawiązywaniu tych bardzo bliskich relacji, które są relacjami pewnie miłości czy przyjaźni, tak jak traktujemy właśnie nasze domowe psy, jest w stanie w nich dostrzec tak skomplikowane, czujące istoty. Które w gruncie rzeczy, jakby się nad tym namyśleć, niewiele od nas odbiegają. To znaczy, przyznaje im hurtem bardzo, bardzo wiele zdolności, też pewnie z jakąś nadwyżką. To Czyli znaczy, nie potrzebujemy koniecznie nauki, żeby nam potwierdzała nasze pewne intuicje, na przykład dotyczące tego, kto czuje, kogo możemy skrzywdzić. No i oczywiście z bakteriami i wirusami jest problem, no bo jest problem taki, znaczy właśnie, gdzie postawić granicę. Z bakteriami to jak tak. z bakteriami, bo to ciągle jest białko, natomiast w przypadku tak, wirusa, wirusa to. Tak. Tak, no i jest pytanie, czy, czy rzeczywiście sensowne jest rozciąganie nasze, na przykład naszego empatycznego... Y Uczucia czy rozumienia świata też na, na, na wirusy, no bo czemu miałoby to służyć? Znaczy właśnie czemu miałoby. Czy, czy... Bakteriami w pewnym sensie jesteśmy nie? Tak. z punktu widzenia tak. ostatnich jakby takich badań, no tak. to wręcz aż się ruimy to są tak. miliony żyjątek. Tak. Natomiast sprawa, <coughs> sprawa wirusów, no to jak nasza historia pokazuje, one potrafią nam naprawdę skomplikować tak. życie i jakby spotykamy się akurat w takim momencie, kiedy nie musimy już nosić masek, aczkolwiek za chwilę może się okazać, że, że znowu musieli. będziemy. Także sytuacja jest dynamiczna. Naprawdę bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe to, co pani o czym pani mówiła. Bardzo ciekawie pani opowiada. Cieszę się, że w pewnych miejscach się spieraliśmy bo wydaje mi się, że nie ma nic gorszego jak zupełnie zgoda we wszystkim. Przypomnę, że moją gościnią dzisiaj była autorka książki Stworzenia Darwina o granicy człowiek-zwierzę, wydanej w 2020 20. w PWN, nie, nie? W IBlu. W IBlu, w, Iblu, w Iblu Polskiej Akademii Nauk. A jednocześnie jest to laureatka nagrody imienia. Zajler, Anny Zajdler Janiszewskiej za 2021 rok. Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk i jeszcze raz serdecznie gratuluję, a przypomnę, że dzisiaj jestem w gościnnie w radiu w studiu radiowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. I pomaga mi w tym dziele Eliza Matusiak, której bardzo dziękuję teraz za pomoc w realizacji dźwięku. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.